Cześć wszystkim, z tej strony Power, witam was ponownie w Ojcze Chrzestnym. Drugim, nowym, świeżym, lepszym. Dobra, robię YOLO. Nie wiem, gdzie tu się kupuje broń. To jest bank, to jest szpital, to jest komisariat. Nie mam pojęcia, gdzie tu się kupuje, zdobywa broń, także na razie się tym nie będę zajmował. Zdejmę tutaj, może rozwalę któryś z tych, tutaj jest mniej ochroniarzy. Spróbuj przejąć. A, mogę po prostu wysłać ludzi. Dobra, nie, chcę sam to zrobić. Jeszcze nie wiem, jak tam dojechać, ale zakładam, że tu na razie prosto i tam na lądzie w prawo. Tak? Tak. No, mapa nie jest jakaś skomplikowana. Są takie kawałki mapki, jak na razie. Pewnie jak to przejmę, to mi się pokaże więcej. Idź tam albo wyślij ludzi do obrony za pomocą drzewa. Co mnie atakują? Halo? Przykrywkiem mnie atakują. Wyślij obrońców. Dobra. Nie. Muszę... A, dobra. Muszę kliknąć wyślij. Ciekawe, czy obronią, nie? Chciałem kolejny ten przejąć. Fajnie, że też kamerę można sobie swobodnie obracać. Ale poczekam, aż tam ci wrócą. Z akcji. Ciekawe, jak długo to potrwa niby. Może tam pojadę jednak. Tam się grube rzeczy, widzę, dzieją. Dobra, to jedziemy. Chuj. Słucham ludzi, bo oni się tam teleportują chyba, kurwa, czy coś. Dobra, który to budynek był? Ten tutaj, po prawej. Jakieś niewinne, to nie jest już pod moją kontrolą. Kto tu jeszcze strzela? To są moi. Ej, a ty to kto? This way. See him over there. Family's full, man. Maybe next time, okay? Tam się strzelają. So, what's your story? I ran with a crew up north for a while, but those assholes picked a fight every weekend. All of them are dead or in jail now. All right. What are you best at? I know my way around explosives. Things that go boom. Sometimes you just gotta get to the point, you know? Kolejny bombowiec, co? Dobra, bombowcy, chuj, niech będą. It'll be over soon. Już mam obronione? Dobra. Karmina Rosato zginęli. Znajdź telefon. Gdzie jest telefon? Tu jest telefon. Frank, things are getting hot. I need a place to rearm. Ditch the cops. Yeah, I know a place. There's a block of old apartments downtown. Michael and me'll meet you there. I'll see you soon. No i zaraz, bo w końcu tego, że mnie. I don't have any room for you right now. Maybe later. A, nie mam miejsca dla niego. No dobra. Maybe later. Gdzie jest ta moja taksa? Dobra, panowie, jedziemy. Chciałem coś przejąć, ale... Ej, serio? Gdzie oni są? Nic, widocznie muszę jechać sam, no. Czy nie? Czy wybiegną do mnie? Nie wybiegną. Kurwa, potrąciłem kogoś. Jezus Maria.
Mam krew na masce, znaczy na klapie. Zysk 1100. No, spoko. Frank, what are we doing here? It's your new place. Here, the key to the castle. Enjoy. Some castle. This place is a shithole. What are you, a decorator? It ain't the Taj Mahal. It's a safe house. Look, you want to shake the cops, you come here. You need ammo, guns, you come here. Come on, get inside. A, no dobra, czyli tutaj mamy wszystko, tak? Rozmowa z Michaelem Corleone, tylko żebym chciał przejąć tą jedną kurwę melinę tam. Kurwa, serio, aż tak wysoko muszę wchodzić, dlaczego? Dobra, gdzie my tu co mamy? Broń leży tak samo jak w pierwszym ojcze chrzestnym, wszystko leży gdzieś na stołach pokitrane. Kopyt amunicji do magazynu. A kurwa, Michael jest u mnie w domu. Patrzcie, jaki kurwa cwaniak. A gdzie jest amunicja do Thompsona? Tylko do pistoletu mam tutaj? Się tak nie bawię. Michael. Nie ma amunicji do Thompsona. Dobra, pogadajmy. Why are we meeting here? Are we in some kind of danger? No. I wanted to give you this apartment. It belonged to a man who worked for my father. Luca Brazzi. It's a good place to disappear. We're Dons, Michael. Men like us can't just disappear. We need to settle things with Carmine. Make him pay for those attacks on my businesses. Payback could lead to war, but I can't say I disagree. No, you're right. It's time to send him a message. Then it's settled. I'm gonna put a hit out on one of Carmine's made men. They've been leading the attacks, and I don't think they're gonna let up. If I don't deal with them now, they'll just keep attacking. And taking out one of his soldiers. It will also weaken Carmine's family. Permanently. You're calling the shots, Dominic. You can put a hit on anyone, whenever you decide the time is right. The family takes orders from you. Porozmawiaj z Frankiem. I tak będę gadał z wszystkimi. Kurwa, i gadaj. Chcę działać. I'm making the call, Frank. We're putting a hit out on one of Carmine's soldiers. Good. Let's get them all. Let's get them all now, while we got the muscle. We'll get them, Frank. One by one. But not without the right information first. Right. You need to get some dirt on your target first. Find out where he is, where he hangs out. Talk to the right people, do him a favor. You'll get the info you need. One at a time, Frank. But it has to be permanent. Send him a message. To do that, you gotta snuff the guy so it'll get everyone's attention. Pay attention to the intel. Strangle him, maybe put a bullet between his eyes, you know? It's gotta scare the family stiff. Otherwise, you'll never weaken him. To get to a Don, you have to get to his main men. Finding these guys isn't easy. You'll have to hit the streets first. Start by asking around. If somebody knows something, offer to do him a favor. When the favor's done, use the family tree to see what kind of intel you've earned. This information tells you where these guys are and the best way to kill them. The kill condition is key. Just shooting a guy's not gonna shake up a family. You gotta send them a message. Each guy needs to be killed in a particular way. If you miss, he'll be out of commission for a while. But he'll be back eventually. Do it the right way, though, and he'll be history. Eliminating a made man is good for business. Remember, just like your family, these guys can be sent to defend or attack businesses. Take them out, and your life will be much easier. No dobra, znać kogoś, kto potrzebuje przysługi. Ja bym chciał najpierw, kurwa, rozjebać jednak tamtą melinę. Wtedy wiecie, oni tam mają, tam są teraz w tym kręgu całym. W ogóle, kurwa, gdzie są moi ludzie? Gdzie są moi ludzie? Tak, chcę mieć ich w ekipie teraz, no. Oni się tu do mnie teleportują ogólnie. Okay, I'm coming. Come on, chief. See what this tank's got.
Dobra, tutaj jest ktoś, kto potrzebuje pomocy. Na razie go zostawimy. Ja chcę przejąć najpierw tamten kurwa lokal. Uparłem się i chuj. Oni zaczęli przejmować, kurwa. Zaczęli mi przejmować, kurwa, ten lokal. Mój lokal. Chcieli mi go przejąć, a ja się nie dam. Dobra, mapy tu nie są duże, to jest trochę pocieszenie. Czy tu jest wejście? Magnum. Alright, boss, let's roll. Dobra, jedziemy z pistoletem. He's over there! Jeden mniej. He's armed! Kurwa, szalone ludzie. Dobra, kolejnego mniej. Ilu się tam jeszcze może kryć? Nie widzę. Ten jeszcze żyje. Ktoś tu jeszcze kurwa strzela, z góry strzela. Paniaki jednak. Jak się schowali. Jeszcze żyjesz? Dobra, już chyba nie żyje. Jeszcze ma dwóch ochroniarzy, co? Nie go, follow me, kurna. Rozbieramy sobie co nieco. Amunicję się na pewno przyda. Szkoda, że flaszki żadnej nie opuścili. Nie, dwóch... Aj, a zdrowie mi się samo wraca, ale co jest grane? Miałem mniej przed chwilą. Striptizierka. Kolejna. Odebrałem amunicję. Maybe later, okay? Mogę przejść też dachem, co? Dobra, zobaczymy. Na razie podejdziemy do tych drzwi. Wchodzimy, tak wiecie, całkiem na YOLO, nie? Ten się jakoś śmiesznie odbił. Tego zabiłem, strzelając mu w plecy. Dobra, panie kolego. Czego nie lubisz? Jak ci coś niszczą? Nie wiem, dobiłem gościa. Śmiesznie. Czy nie? Czy ciebie trzeba chwycić? A, trzeba go chwycić standardowo. Trochę go można obić. Połazić z nim ogólnie. Trochę go obić, nie? Dobra, nie będę go już może bił, bo go zaraz zabiję i się źle skończy wszystko. Dobra, przejdę tu przy okazji, patrzcie, zbiorę teraz, kurwa. Aj. Dobra, płaci. Przeciągniemy go standardowo do 1600, bo to jest taka chyba dobra kwota, dobry wyznacznik, nie? Wszyscy moi ludzie żyją, jego niestety nie. Ja bym mógł zaryzykować i wziąć na 1700, ale może nie będę tego robił. No jeszcze chwileczkę. I zaraz się dowiemy, kto tam potrzebował pomocy, nie? Przysługi, przepraszam. You can't run this place for shit. Not without me and my men. Got it? Sure thing. You can have the racket. Just lay off of me, okay? Jesus. I ain't never seen so many goombas bite before. Dobra, i dodamy 5 ochroniarzy. Mógłbym razu i to przejąć. Czemu nie? Tutaj nie ma tak dużo tych lokali jak kurwa w pierwszej części, a tam to było zajebanie. Naprawdę ciężko było niektóre przejąć. Po kilka razy się do nich podchodziło. Come back.
Gdzie jest wyjście? Tu jest. Gdzie jest mój pojazd? Dobra, bierzemy jakiegoś kombiwara, żeby nam się ludzie... Co by nam się ekipa zgadzała? Tutaj call the cops, call the cops. Nigdzie nie będziesz dzwonił, bo mnie tu już nie będzie. Pieprzone świadki, co? Dobra, tutaj ktoś chciał przysługi ogólnie, co? Solid in the pocket back there. Podejdziemy więc do gościa. Rozmawiać z ludźmi. Looks like you could use some help. How are you at leaning on somebody? There's a guy I know who needs to be put in his place. What do you say? All right. What do you need done? Listen, I hired a crooked contractor. Probably my mistake for not checking him out beforehand, but hindsight ain't gonna fix the hole in my roof. Well, I want to make sure he don't work ever again. Break his arms for me, will you? Yes. A jak się łamie ręce? Tam, żeby wyświetlić szczegóły. Those two tickets cost me a fortune. A, żeby sprawdzić przysługi, które masz wykonać, ale dobra. Pobij cel. A, tak po prostu. Mam go tylko pobić. Spoko. Damy radę. Found the owner. Tam się gdzieś przy szpitalu czaić. Faniaczek jeden. Ej, ziombel. Co ty myślałeś, że ty lekko będziesz miał dzisiaj? Tego kontrahenta mam pobić. Każdy członek konkurencyjnej rabici ma warunek zabicia. Spełnij warunki zabicia, by wyeliminować członków. Dobra, to też już mi gro powiedziałeś. Ono wszystko mówi dwa razy. No i tego w ogóle zabiłem. To mi się nie podoba, to zaraz policja przyjedzie. To byli świadkowie. Taking out one of Carmine's made men? This could lead to war. That's all right. It's gotta happen every now and then. Here comes the donuts. To jest dobre, że jak się kawałek odjedzie z tego miejsca, to już kurwa chuj. Policja ma na nas tak naprawdę wyjebane, nie? A, ja jadę do gościa po więcej informacji na razie. Ja myślałem, że... Kurwa, nie to! Jak mi się kontrolki mylą. We know some things about Carmine's family. It's all on his family tree. Okej, to co też? Też przysługi tu? Ten? I saw you. Look like you might need some help. I'll put it right out there. There's a woman I need killed. Murdered. I see you're not afraid of those words. Why don't we talk? For you? Sure. What's the situation? My mother-in-law's got dementia. It's so bad that she's taken to wandering the streets aimlessly. My husband can't let go, but she's sucking the life out of our marriage. Put her out of her misery. You'd be doing the three of us a big favor. Yeah. Dobra, zrobię to, ale zaraz. Czekajcie, jak ja mam go zabić? Koneksję Dona. Świadczę ludziom przysługi, bla 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 bla, okej. Okay. Zabójstwo na zlecenie. Dobra, wstecz. Gdzie ja tu mam te informacje? Prostytucja, narkotyki, rikityki. Jaki jest warunek zabicia? Miałem podejść do tego gościa? Duszenie. Chwyć go i przytrzymaj. Następnie na silnik prawie spacji, aby go udusić, co? Wyeliminowany, tak? Okej, spoko.
A, w jego drzewo, w ich drzewo muszę wejść, dobra. Teraz jak zrobię zadanie dla tej dziewuchy. Dobra, tu mam jakieś fajniejsze autko ogólnie. Jak zrobię zadanie dla dziewuchy, to pewnie dostanę informację o drugim gościu, co? Mam zabić tam jakąś mam zabić jej matkę, no super, fajne zlecenie, nie? Mam zabić czyjąś matkę. Gdzie ona jest? Gdzieś tam się włóczy. Ty, samochód się zrespił. I wonder what Carmine's next move will be. You heard anything from him? Mam ją pobić? Tak po prostu, wiecie. Dobra, nie żyje. Spierdalamy stąd, bo to są środkowie. Odjedziemy stąd kawałek dalej, nie będzie kłopotów. To też jest zawsze spoko opcja, nie? Dobra, co nam dała ta informacja? Więcej widoku Dona, drzewo rodziny. Warunek zabicia. Wrzuć go do East River. Wysokościowce z Pitcher Waterfront. Mogę wrzucić do rzeki? A gdzie on jest niby? Tutaj. Aha, no dobra. Zresztą mogę sobie zawinąć. Ja muszę ich chyba wszystkich wyeliminować teraz. Żeby mieć jakikolwiek kolejny punkt tego. Dobra, tam dalej się wiecie, tam jeszcze policja nie przyjechała. Mógłbym przejąć następny lokal. Dobra, to przejmiemy jeszcze w tym odcinku następny lokal i na dzisiaj sobie zakończymy. Już będziemy mieli oba te lokale, te tutejsze. Jezu, jakie... Niektóre te stłuczki są strasznie widowiskowe. That's a good place for me to do my thing. Drop it. Where'd that come from? Koleś stracił głowę. Ja zaraz stracę życie. This way. Holy fucking shit. To jakiś leży kolega, ale już jest raczej martwy. Dobra, Magnum jest, widzę, bardzo skuteczny. Dobra, tam chyba spadł. Po Magnum... Ej! Synek, skąd ty się tu wziąłeś? Gdzie ty jesteś? Nie chciałem ludzi zabijać. Mi się jakoś strasznie życie szybko odnawia. Dobra, zostało do 5. Luz. Nie wiem, czy ja biorę jakieś flaszki po drodze, czy nie, kurwa, ale... Jest tu ktoś? Nie ma nikogo. Dobra, mogłem się umylić. Ej, Magnum jest przepotężny, podoba mi się. A, kucni. Dlaczego ja broń schowałem? Ludzie Kamino Rastati przysłali posiłki? Nie no. Serio? A no tak, przecież mam lekarza, mnie cały czas leczy. Kurwa, co ja w ogóle się zastanawiam, dlaczego mi się życie wraca. Chyba 5, co? A, to są... Ej, ziomek, skąd ty się tu wziąłeś? Frajerze, jeden tu. Kurwa, no. Respią się do chuja. W jednym miejscu. Chciał go kurwa zabić, ale... No, strzel do niego. Jestem taki odporny jakiś.
Dobra, jeszcze jeden fragment został ogólnie. Ja bym chciał przymierzyć w niego, tak żeby tego gościa tutaj nie trącić. Okej, schowamy broń. Staniemy do niego, złapiemy go. Potrząśniemy nim troszeczkę. Tam widzę, mryga mi ta kreska, kurwa, od tego. Może cię uderzę, co? Zaczniesz, kurwa, lepiej gadać. Dobra, sep groszem. Wyciągniemy od niego dużo. O, tu mogę bombę jeszcze podłożyć, ale nie wiem po co. Dojedziemy do 2600, bo tam widziałem, że kreska jest daleko. No jeszcze dawaj stówkę. Dawaj, nie pierdol się. No. Dawaj. You know who I am. You know what I'm capable of. So unless you want to end up dead, you'll hand over the racket. Okay, the racket's yours. You better not fuck things up. I got a little something. Ej, fuck je. Dobra, nie będę tu bomby podpadał. Tak. 6 ochroniarzy, no 2600, tak? Sporo tu sypnął ogólnie. A już nawet, kurwa, na razie przynajmniej bardzo mnie tu nie będą ten cisnęli. Dobra, tam telefon dzwoni, ale jebać go na razie. Jedziemy zajumać tamtego gościa. Mamy go zrzucić do East River, on tam sobie stoi na wysokościowcu, co? Spoko. No i mamy jakieś amunicję. Nic, kolego. Amunicja mi się kończy. Sorry, nie chciałem. Dobra, mam dwa duże punkty przejęte. Podoba mi się to. Znaczy tam, gdzie było dużo ochrony przynajmniej. Okej, czekajcie. Teraz tu było w lewo. Tak, w lewo. I tam trzeba będzie wejść na górę. Samochody dalej jeżdżą trochę tak. Okay, got him. Speed up, cap. Koniec ostrzału. Żaden osku. Dlaczego ja chcę wychodzić z spacją? Dobra, tu trzeba wejść na górę. O, ty co? You look like you need some help. Yeah, I got some work that needs doing. Talking about sabotage. Smash up a place and smash it up good. You want in? Okay, I'll do it. What's going on? Okay, so the boys in the Union Hall found out that this guy is selling imported merchandise at less than cost, and they want me to, reduce its shelf life. Destroy it. All of it. If we don't, and this cheap crap keeps showing up, we'll be out of business. Sure. Się zrobi, koleś. Dobra, jak tam wejść na górę, mi powiedzcie, jest to jakaś winda? To mam tylko telefon. Jest jakiś hydran, to można wysadzić. Jak się wchodzi tu na górę? Halo? A, bo tu bank jest, dobra. A koleś jest chyba gdzieś tam albo na górze, albo gdzieś tu na dole po prostu. A, dobra, tam jest. Widzę go. Najpierw złap myszą. Let me take care of it. Fight! Gładko poszło. Myślałem, że on jest gdzieś na górze. Dobra, jak wysadzę jakąś tam coś tam, to dostanę chyba namiary na tego typa. Dobra, wyjdź. Let's jump in! Dobra, padł. No i chuj. Dobra, na dzisiaj to by chyba było tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Gdzie jest moje auto? Tu jest moje auto. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Bye, bye.